Tak, wyruszyliśmy na super trening. Może nie super trening, ale przejażdżka, bo okres październikowy. Ale pogoda się jest tak super, więc aż szkoda nie wyjechać na rower w taką pogodę. No, październik 18 stopni, rzadko kiedy się zdarza. I tym bardziej jest sucho, więc... No tak, no naprawdę, to już mówię, taka pogoda. Będę się starał. Teraz mamy 92. Uwaga, teraz zakręt przed nami. Więc rano, może w prawo, może w prawo. Technika wchodzenia w zakręty, u mnie jest trochę łatwiej. Tak, niedawno obserwowaliśmy to na stronie. Wiadomo, jest to, wydaje się, banalne, ale tak jak mówię, tak jak pisaliśmy na stronie, prawidłowe wejście tak daje nam bardzo, bardzo dużo, szczególnie na wyścigu. Wiadomo, na treningu nie jest to takie istotne, ale na wyścigu nam daje dużo. Wejście w zakręt z prędkością 30-35 na godzinę, 105 km na godzinę różnicy, a w efekcie, gdy wejdziemy większą prędkością i wyjdziemy z niego prawidłowo, możemy zyskiwać nad rywalami. Mniej się męczymy wtedy po prostu. Widzimy też, jaka tam kręci w tej kadencji 90, o której mówił. Wyżej, tak żeby szybciej się zregenerować, dojść do siebie. No tak, jedziemy teraz około 170-160 watów. Także jest to w miarę spokojna jazda. Idealna na październikowe przejazdy. Fajnie. Wracam też do was, chwilę odpocząłem. Oczywiście po zakręcie, po którym odstałem mocno. No ale też tak się zdarza, no ja nie mam tego doświadczenia oczywiście, bo u mnie jest łatwo, mamy dwie proste i dwa wiraże. Kręcę się w kółko, nie muszę o tym pamiętać. Nie muszę oczywiście zmieniać tej przerzutki. Ale to się wszystkiego nauczę. Dokładnie, będziemy nad wszystkim pracować. To pracuje Grześka w sposób idealny, będzie wchodził w zakręty jak mistrz. W końcu czasowy wyścig ukończę może. Dokładnie, a ja przy okazji jesienno-zimowych, nowej pogody na pewno wyskoczę na tory. Z chęcią z Grześkiem pojeżdżę pod baną. No nie tylko pod baną, bawimy się w sprinty, co mi obiecałeś, więc zobaczę, jak to wyjdzie. No. Wiesz, no. Jakieś 10 lat temu jeździliśmy razem sprint drużynowy. Były to piękne lata. Więc coś tam, myślę, mi pozostało. W lewo. Just
chłopaki? Wszyscy szczęśliwi, bo jak nie wyjechać na rower w taką piękną pogodę jak dzisiaj. A żal, nie wyjechać. Nie, a dużo fajnych racji od nas na pewno dowiecie. Będę tutaj troszeczkę prosił Adama, żeby sprzedał te swoje techniki z wyścigów szosowych, na co zwrócić uwagę przede wszystkim, w którym momencie na przykład zaatakować. To nie jest takie trudne, skomplikowane, no ale jednak kluczowe w rozegraniu wyścigu, tak żeby dojechać do Kreski jako pierwszy. No dokładnie, kolarstwo składa się z wielu aspektów, wiele rzeczy wpływa na końcowy wynik. Nie jest to tylko trening, ale jest to wiele, wiele innych rzeczy, które trzeba wykonywać przed treningiem, po treningu, w trakcie treningu. Także myślę, że tą wiedzę Grzyszkowi bardzo chętnie sprzedam. A ja chętnie ją przytulę, jak za darmożkę to... Dogadamy się. No dobra. Dogadamy się już tyle lat, więc później się dogadamy. Dobra, teraz się zamienię później z tobą na torze. Nie ma problemu. Są mi takie sytuacje. Są mi takie, no ale zdarza się. Wiadomo. Ale jedziemy po takiej mało zwierzchnianej trasie, którą znam, można powiedzieć, już od... myślę, od jakichś 18 lat. Strasznie długo, co? Ale zobacz, no przy takich sytuacjach, gdzie mieliśmy w tym momencie mijający na dużej prędkości samochód, dużego ratunku nie ma, ale kasa na naszych głowach może nas po prostu chronić przed większym kalectwem, który mógłby się tutaj wydarzyć, tak? Tak, tak oczywiście, no ja nie wyobrażam sobie treningu bez kasu, tak? No to jest dla mnie tak samo jak założenie, nie wiem, rękawiczek pod tą pogodę, czy ochraniacze na buty. Tak, założenie kasku jest to element stroju kolarskiego i ochrona zdrowia, jak i życia. Dla nas przede wszystkim, tak? No tak. Wierzę, że w Sosce mamy przede wszystkim fajne możliwości poprawy swojej kondycji fizycznej. Oczywiście spotkanie się z kolegami, koleżankami, no ale dbajmy o swoje bezpieczeństwo, no. To później będzie nasz nawyk. Tak. Założenie kasku na zwykłą przejażdżkę, nawet rodzinną, no to będzie naszym nawykiem, bez tego nie wyjedziemy. Uwierzcie nam na słowo, ja też przez tyle lat jeżdżąc, no teraz jak wyjeżdżam na szosę, czy nawet do lasu, pogadzie się bez kasku, no nie zdarza mi się, szczerze mówiąc. Tak, dokładnie.